zły los? Czy jak podsumować to, co się tutaj wydarzyło we Francji z twoim udziałem? Masz trochę takiego, wiesz, żalu do świata, do nawet nie do siebie, no bo trudno mieć żal do siebie, że się rozchorowało, ale rozumiem, że coś, na co się pracowało cały rok, trochę było trudniej zrealizować niż pewnie zakładałaś. No, oczywiście jest mi bardzo przykro, że to się wydarzyło akurat teraz i tak naprawdę, że trafiło na 3 dni najważniejsze w sezonie i też chyba najtrudniejsze w sezonie, bo te 3 dni były naprawdę bardzo intensywne, więc przy tej przypadłości, jaka mi się przytrafiła, to naprawdę to było bardzo wymagające dla mojego organizmu. Nie lubię jakby mówić tego, że to jest jakiś zły los i że mam żal do świata, bo też mam świadomość, co na świecie się dzieje i jakby to są jakieś tam małe rzeczy tak naprawdę w skali światowej. Oczywiście nas bardzo mocno dotykają, bo są nam bliskie i ciężko na to pracujemy, ale jakby zawsze wierzę, że takie rzeczy dzieją się też po coś i że możemy z nich korzystać, w sensie uczyć się. Aż boję się zapytać, czego się można nauczyć po takich 48 godzinach, chociaż przychodzi mi do głowy, że na przykład no, nie ma takiej sytuacji, która by mnie pokonała i nawet nie domagając zdrowotnie jestem w stanie pojechać 2 fajne przejazdy dzisiaj czy wczoraj. No dokładnie, też tak uważam, że właśnie można się nauczyć tego, że różne trudne rzeczy po prostu da się maksymalnym wysiłkiem, może też oczywiście razem ze wsparciem teamu da się przejść przez różne trudne rzeczy, ale też właśnie dzisiaj chyba do mnie dotarło coś takiego, że sport i narciarstwo alpejskie, jakby pasja do tego sportu i ta miłość do tego sportu jest tak duża, że nawet to słabe zdrowie nie jest w stanie jakby, o ile oczywiście jest taka możliwość, nie jest w stanie jakby przeszkodzić w tym, żeby... Może nie przeszkodzić, ale zabrać nam takiego udziału czy startu właśnie w Mistrzostwach Świata i za wszelką cenę będziemy próbować wystartować i dać z siebie wszystko. Jak wysoka była dzisiaj ta cena? Ten finałowy przejazd to było już trochę zapłacenie za walkę ze swoim organizmem w środę i w czwartek rano? Na pewno nie było mi łatwo, ale też... Zaczęłam chorować dosłownie na dzień przed teamowym równoległym i kwalifikacjami, więc ja też nie wiedziałam, na ile ta choroba się rozwinie, więc chciałam w jakiś tam sposób wykorzystać to, na co byłam w stanie sobie pozwolić. No i tak po prostu szłam trochę z dnia na dzień, no bo żaden z tych dni nie był pewny i nie wiedziałam, na ile się rozwinie ta choroba. Wiedziałam, że gdzieś tam w innych ekipach też się zdarzały dokładnie takie same przypadki, które trwały 3-4 dni, no ale każdy jest inny i po prostu nie wiadomo, jak to się zakończy. Więc na pewno mnie to wszystko kosztowało, zwłaszcza, że też program zawodów Mistrzostw Świata w tym roku dla gigancistów, dla tych, którzy chcieli pojechać paralel, dla tych, którzy chcieli pojechać teamowe zawody i indywidualny gigant, był naprawdę napięty i aż bym powiedziała zbyt napięty nawet dla osoby, która jest w pełni zdrowia, więc na pewno mnie to wykończyło i myślę, że dopiero teraz zacznę odczuwać tak naprawdę, ile mnie to kosztowało. Cały czas kręcimy się wokół tej choroby, niedyspozycji, no bo nie da się od tego uciec, ale zastanawiam się, czy miałaś też już chwilę, żeby tak sportowo na to spojrzeć, bo wiesz, że za jakiś czas na papierze będzie napisane, była 10 w gigancie, 5 w równoległym, 11 w kombinacji i w team evencie przegrali z późniejszymi mistrzami. Zastanawiam się, czy te przejazdy wszystkie były w miarę równe, czy one były dobre, czy to może było trochę lepiej, trochę gorzej? Jak tak sportowo ty do tego podchodzisz? Jak było sportowo po prostu? Mam świadomość, że na te mistrzostwa naprawdę przyjechałam przygotowana jak nigdy wcześniej i wierzyłam w to, że naprawdę mogę tutaj dobrze pojechać i walczyć o medale w obu konkurencjach, bo i w indywidualnym paralelu i w gigancie. Więc ciężko mi jest ocenić ten wynik jako dobry i satysfakcjonujący, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałam, no jestem w jakimś tam stopniu dumna z tego, że te przejazdy i tak były w miarę solidne jak na tą dyspozycję, więc
Wydaje mi się, że nie brakowało jakichś elementów technicznych, nic jakby z tych rzeczy, narty miałam świetnie przygotowane, wszystko było ok, tylko po prostu brakowało tej energii, która daje ci możliwości na walkę z najlepszymi. Mówiąc tak bardziej ogólnie, zadam ci pytanie, które zadałem też trenerowi. Czy ty czujesz jako zawodnik, że w stosunku do Pekinu, czy w stosunku do Cortiny, czyli do poprzednich dwóch wielkich imprez mistrzowskich, zrobiłaś krok do przodu, albo więcej niż krok do przodu, tak sportowo, tak fizycznie, bo nie pytam o wyniki, tylko pytam bardziej o odczucie, bo wiadomo, że w sporcie chodzi o rozwój, o progres. Czyli innymi słowy, czy zrobiłaś ten progres, czy ty to czujesz? Ja uważam, że cały czas robię progres i cały czas pnę się do góry, mimo tego, że właśnie nie za każdym razem możemy to zauważyć na wynikach, ale uważam, że to jest sport i naprawdę wiem, że są zawodnicy, którzy są w stanie wygrywać cały czas zawody, tak jak jest Michaela Shiffrin, ale to są naprawdę pojedyncze osoby i to są jednostki, to są po prostu niesamowite osoby. Więc jakby ja może w tym sezonie nie miałam aż takich dobrych wyników, jak nawet w zeszłym. Na igrzyskach w zeszłym roku skończyłam 8, tutaj skończyłam 10, więc ktoś mógłby mi powiedzieć, że zaliczyłam regres. Ale wiedząc, co przeszłam po drodze i wiedząc, jak jeżdżę, mam świadomość tego, że zrobiłam kolejny krok do przodu i że cały czas robię progres i wierzę w to, że po prostu jeżdżę już jak jedna z najlepszych dziewczyn na świecie. Powiedziałaś o Michaeli, ale ona dopiero dzisiaj wygrała gigant na Mistrzostwach Świata. Trochę też się naczekała, ma tam tryliard innych zwycięstw, wiadomo, ale na gigant też czekała i też była bardzo wzruszona. A mówiąc o tym progresie i też trochę zahaczyłaś o swoje wyniki w tym sezonie, skąd się wzięło to, że aż trzy giganty były nieukończone? Bo wiesz, to też jest taka historia, że wielu kibiców niekoniecznie, niektórzy oczywiście bardziej śledzą, inni mniej i patrzą później przed drugim przejazdem albo po drugim przejeździe DNF i zastanawiają się, dlaczego to się aż tak często dzieje. Da się to jakoś wytłumaczyć? Nie wiem, to jest kwestia większej agresji na trasie, większych chęci na przykład, większego czegoś, czy po prostu tak się w tym sezonie złożyło? Trudno jest mi wytłumaczyć albo usprawiedliwić się z tych DNF-ów. Sama zawsze chcę dojechać do mety i sama zawsze chcę osiągnąć wynik, więc to są sytuacje, mi się wydaje, że przypadkowe. W tym roku warunki na trasach były bardzo wymagające, bardzo trudne, bardzo zmienne. Myślę, że też w jakimś stopniu to się przyczyniło do moich DNF-ów, zwłaszcza, że bardzo trudne warunki i właśnie niektóre, które się zdarzyły w tym sezonie, nie sprzyjają jakby moim warunkom fizycznym lub mojej technice jazdy. Oczywiście można sobie mówić, że powinno się zmieniać technikę jazdy na poszczególne warunki, ale jeżeli to są zawody i naprawdę dajesz siebie wszystko, oczywiście ja o tym wiem, pilnuję się, staram się, wiem o tym, że są jakieś trudniejsze bramki, próbuję przejechać je tak, jak powinnam. Ale też musimy mieć świadomość, że w tym sporcie jest prędkość, są różne siły działające na zawodników, mamy sprzęt na nogach z bardzo ostrymi krawędziami i jakby z każdego skrętu próbujemy jakby wydobyć jak największą prędkość, więc czasami może się coś przydarzyć, coś nie tak, coś nie po naszej myśli. Są zawodnicy, którym się to nie przytrafia, ale są zawodnicy, którym się przytrafia to nawet na potęgę, więcej niż mi. Ja cały czas myślałam, że te trzy DNF-y to była naprawdę masakra w tym sezonie, ale sprawdziliśmy Martę Bassino z zeszłego roku i miała cztery DNF-y. I to na najważniejszej imprezie na igrzyskach. I jakby to są zawodniczki najwyższej klasy, najlepsze na świecie zawodniczki, najlepsze gigancistki i też potrafi im się to przydarzyć, więc myślę, że trzeba do tego podejść ze spokojem i po prostu cały czas pracować i, nie wiem, być cierpliwym i czekać na dobre wyniki. Cierpliwość to jest... Może nie czekać. Czekać to jest złe. Po prostu pracować na te dobre wyniki. To prawda, ale cierpliwość to jest w ogóle cecha, mam wrażenie, wielu polskich sportowców, bo jest coś takiego w nas, jako w narodzie, że wielu sportowców dojrzewa późno. Już nawet można powiedzieć o sportowcach ze sportów zimowych. Dawid Kubacki wiele czekał na to. Znowu, nie czekał, pracował, tak jak powiedziałaś, ale coś takiego jest, że ty masz lada moment urodziny, ale to nie oznacza, że nie wiem, w wieku 29, 30 czy 31 lat nie można się jeszcze rozwijać, prawda? Ta granica trochę się przesunęła. Ja też uważam, że ta granica się przesunęła.
Oczywiście mam świadomość, że nie możesz być zawodnikiem wiecznie i też chciałabym przyspieszyć te kolejne kroki mojej kariery, ale na tyle, na ile mam na to wpływ, to po prostu staram się to robić, a niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie zmienić. Więc jakbym bardziej myślę o tym tak, że po prostu pracuję i, no i też wierzę w to, że w końcu to przyniesie efekty. Oczywiście mam nadzieję, że w najbliższym czasie i że nie będę musiała pracować jeszcze kolejnych 10 lat na ten medal. No nie, myślę, że nie, że za 10 lat to już pewnie na szczęśliwej sportowej emeryturze. Tak zażartowałam właśnie. No. Ale a propos takiego 10-letniej perspektywy czasu i też tego, co powiedziałeś na początku rozmowy. Często jest tak, że zawodowy sport zabija miłość do tego sportu. Bo wiesz, bo to jest rywalizacja. Przyjeżdżasz, musisz zrobić swoje, jesteś zła, wściekła, wkurzona albo szczęśliwa, różne emocje towarzyszą. Ale to jest tak, że wejście na najwyższy poziom nadal nie zabiło miłości do tych dwóch desek u ciebie? Czy są takie momenty, że masz ochotę, wiesz? Myślę, że każdy ma takie momenty w swojej karierze, że ma ochotę powiedzieć, że nie, koniec, nie chce mi się, nie chcę już mieć z tym do czynienia, ale wydaje mi się, że właśnie ta miłość jakby i ta pasja głównie do tego sportu powoduje to, że my ciągle wracamy i dalej pracujemy i jeszcze dwa razy mocniej pracujemy, nawet jak nam się coś nie powiedzie. Oczywiście musimy sobie dać chwilkę po jakichś niepowodzeniach na przemyślenie, na wyciągnięcie wniosków, na ustalenie jakichś kolejnych kroków, ale nie wiem, właśnie u mnie chyba ta pasja po prostu tego sportu cały czas ciągnie mnie dalej. Ja po prostu kocham jeździć na nartach i nie wyobrażam sobie jakby życia bez tego narciarstwa. Nawet kiedyś właśnie, jak byłam kontuzjowana, rozmawiałam akurat z jednym z szefów z Atomika, którzy dają mi sprzęt. I on mi powiedział: Maryna, nic się nie martw, czekamy na ciebie ze sprzętem, wszystko będzie okej, okay. Jak się wyleczysz, wrócisz na narty, my oczywiście zapewnimy ci najlepszy sprzęt. I ja sobie wtedy tak pomyślałam, o Jezu, ja bym nie dała rady, jakbym nie dostała tego, jakbym nie miała możliwości jeździć na sprzęcie, jaki mam, czyli moich ulubionych nartach gigantowych. Ja nie mówię, że ja za 10 lat będę musiała mieć najnowsze narty gigantowe, ale ten sprzęt, który mam teraz, ja po prostu go kocham i on mi daje tyle przyjemności, tyle radości, że jest właśnie taką, oczywiście moją pasją, a raczej nie inaczej chciałam powiedzieć, oczywiście moją pracą, ale też moją pasją i jakby taką no, miłością. Pięknie powiedziane. Chciałem na koniec tej rozmowy poruszyć jeszcze temat trochę bardziej prywatny. Jesteś w pięknym miejscu. Ja powiem ci szczerze powiedziawszy, zazdroszczę. Jestem pierwszy raz na takiej imprezie jak Mistrzostwa Świata akurat alpejskie. I się zastanawiam, czy wy tak macie zawsze piękne słońce, piękna pogoda, piękny śnieg. No, naprawdę można pożyć, mówiąc bardzo złośliwie. Tak, dzisiaj jechaliśmy na wyciągu z jakimiś znajomymi, z narciarzami. I właśnie tak sobie mówiliśmy, a nawet właśnie też z serwismenem jednym z Atomika. I mówimy sobie, że to jest aż to jest jakiś cud, że tutaj były 2 tygodnie pięknej pogody. Naprawdę to jest po prostu chyba jakiś, nie wiem, cud. Wszyscy się tu wymodlili o tą piękną pogodę akurat na czas mistrzostw. No i chyba trzeba się cieszyć i tylko z niej korzystać. Ale czy to jest tak, że w takiej rutynie sportowej, wyjazdowej, bo wiadomo, zimą pewnie jesteś w Polsce 2-3 dni w miesiącu i ciągle gdzieś za granicą. Jest ta mityczna, nie wiem, popołudnie czy wieczór, żeby wyjść na kawę do miasta? Na chwilę chociaż gdzieś? Czy to jest tak, że, przepraszam za określenie, klapki na oczach i tylko sport, 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 a kiedyś sobie tu przyjadę, jak będę już na emeryturze i zobaczę, jak tu jest naprawdę? No niestety akurat teraz też właśnie tak jak się znalazłam w mojej sytuacji, nie wiem, ja bardzo lubię też kuchnię taką jak na przykład raclette, jedzenie takich różnych rzeczy, które oni akurat tutaj mają i też bardzo dobrze wykonują. Różne posiłki są po prostu przepyszne. Sery, nie sery, uwielbiam to i na przykład nie mogłam sobie na to pozwolić i właśnie tak powiedziałam, dobra, jak skończę karierę, to przyjadę tutaj kiedyś, żeby sobie móc pozwolić na raclette z winem albo na coś takiego. Ale oczywiście znajdują się takie momenty, jak się dobrze czujemy, jak mamy na to czas.
gdzie ten program nie jest aż tak napięty jak nasze ostatnie 3 dni na przykład, żeby wyjść na kawę czy na herbatę. Nie są to częste wyskoki, ale jeżeli jest taka szansa, to ja lubię gdzieś wyjść czy coś zobaczyć, tylko że po prostu naprawdę mamy ten czas ograniczony. Zdaję sobie z tego sprawę. Życie zawodowego sportowca, drodzy Państwo, jest naprawdę trudne i to nie jest tak, że tylko sobie jadą i zwiedzają. Kamil sobie mi fajną rzecz powiedział. Mówi, wiesz, 19 razy byłem w Rudze czy gdzieś, no bo co roku w tym samym miejscu, ale chyba po karierze przyjadę tutaj, żeby zobaczyć w końcu, jak tu naprawdę jest, jak to wygląda, a nie tylko hotel, skocznia, samolot i do domu. Dokładnie, myślę, że wszyscy mamy te same odczucia, bo jednak my jesteśmy tak pochłonięci przez ten sport i przez treningi i przez regenerację, przez wszystkie rzeczy, które mamy do wykonania w ciągu dnia, że tego dnia zaczyna brakować. To jest jak normalna praca. Odkąd się obudzisz do momentu, kiedy pójdziesz spać, i tak naprawdę ten sen też jest dla nas bardzo ważny, więc jakby nie możemy sobie pozwolić na jakieś zarywanie nocy czy takie rzeczy, żeby sobie gdzieś wyjść. Oczywiście może raz na czas się coś takiego zdarzyć, ale nawet na jakąś kolację mam na myśli, oczywiście nic wielkiego, ale... No ale tak jak mówię, jesteśmy tak pochłonięci, że ciężko jest po prostu na takie wyjścia. To fajną rzecz powiedziałaś już naprawdę kończąc, bo powiedziałaś, że to jest nasza praca, ale ludzie przeważnie chodzą do pracy, nie wiem, 8, 16, 9, 17 i tyle. A rozumiem, że my teraz rozmawiamy, Państwo tego nie widzą, jest już koło 19, jeszcze pewnie jakiś masaż, jeszcze to, jeszcze tamto. To nie jest tak, że skończyłam jazdę dzisiaj i już mam wolne teraz książka, film i tak dalej. Jeszcze muszę tonne rzeczy zrobić, żeby za 3 tygodnie gdzieś tam w Ore czy gdzie tam będą następne zawody, znowu mój organizm był dobrze przygotowany. Tak, wczoraj właśnie rozmawiałam z naszym prezesem, z Adamem, i tak mówiliśmy, że bycie zawodnikiem i bycie najlepszym zawodnikiem to tak naprawdę jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i po prostu nie masz wyjścia, musisz się poświęcić w całości, żeby być tym najlepszym zawodnikiem, więc taka jest nasza praca, ale też ta praca ma jakieś ograniczone lata, że tak powiem, bo nie możemy jej wykonywać przez całe swoje życie, więc dopóki mamy na to energię i dalej to kochamy, myślę, że warto. Pewnie, że warto. To kończąc, wszystkiego najlepszego już a propos tego czasu upływającego na Twoje urodziny niedzielne, żeby już Cię na imprezach głównych taki, nie chciałaś użyć słowa pech, ale ja go użyję, żeby Cię ten pech omijał naprawdę, bo jeszcze dużo jest Mistrzostwa Świata, zaraz Igrzyska, będzie gdzie jeździć, będzie gdzie się odkuć. Mam nadzieję, dziękuję bardzo, będę się starać. Zawsze pracujemy i wierzymy i mamy takie fajne powiedzenie, że cierpliwość jest kluczem po prostu, więc staramy się tego trzymać. To dużo cierpliwości w takim razie na kolejny rok Twojego życia. Dzięki. Dziękuję.